Więc wiara, która się przebija, nie? I ona jest zaśrodkowana na Eucharystii. To znaczy, to jest przedziwne, jak ten kilkuletni chłopak odkrył, nie dasz rady żyć bez Jezusa, którego konkrecie spotykasz w Komunii Świętej. I jak mówiliśmy o tych górach, powiedzcie, jak to jest, że wszystko mamy i mamy poczucie, że to nie działa? I to jest wielkie wezwanie, żeby odkrywać w sobie takiego człowieka jak Pier Giorgio, który się potrafi przez to wszystko przebić. Znaczy, ku Jezusowi, nie ku czemuś innemu, ku Jezusowi. I w spotkaniu z Jezusem to wszystko zaczyna żyć. Ale bez spotkania z Nim jest tylko pustą formą, która może być, w której nam wszystkim może być wygodnie, no fajnie, wszystko niby, no czego się czepiać. Kiedyś słuchałem José Prado Floresa, który opowiadał o tym, jak był na synodzie biskupów w Rzymie, na synodzie na temat nowej ewangelizacji dla przekazu wiary. I on porównał dzisiejszy Kościół do piątej tajemnicy radosnej różańca. Nie? Czyli Maryja, Józef wzięli Jezusa, poszli do świątyni jerozolimskiej. Jezus miał 12 lat, poszli na Paschę. Przeżyli ważne święto, przeżyli najważniejsze święto, przeżyli piękną uroczystość. Być może José Prado tam sobie pofolgował trochę. Mówi, może sobie kupili pamiątki. Nie? Tak. Dookoła można na pewno kupić niejedną pamiątkę religijną tutaj. Nie? Pokupowali, tak. Poszli do domu. I pod koniec pierwszego dnia odkryli, że zgubili Jezusa. A wszystko było. Więc wiara, która się przebija, nie? I ona jest zaśrodkowana na Eucharystii. To znaczy, to jest przedziwne, jak ten kilkuletni chłopak odkrył, nie dasz rady żyć bez Jezusa, którego konkrecie spotykasz w Komunii Świętej. I jak mówiliśmy o tych górach, miał do gór pasję niebywałą i w życiu nie poszedł w góry kosztem niedzielnej Eucharystii. Nigdy. Nigdy. Mógł iść w góry kosztem sesji na uczelni, kiedy studiował. To potrafił. Nawet w środku najgorszej nauki wybrać się w góry, jeździć na nartach, odpuścić sobie egzamin. Ale nigdy nie odpuścił sobie niedzielnej Eucharystii. Drugi konkret w życiu tego człowieka to jest miłosierdzie. I tak jak miał w sobie pasję do spotkania Jezusa w Eucharystii, tak miał w sobie niebywałą pasję do spotkania Jezusa w człowieku ubogim. Jak Pier Giorgio umarł, to cała biedota Turynu, dosłownie cała biedota Turynu, wszyscy bezdomni, bezrobotni, wszyscy ludzie żyjący na skraju jakiegokolwiek przeciętnego poziomu życia, oni wszyscy przyszli najpierw do domu, żeby go pożegnać, żeby jeszcze przez chwilę popatrzeć na niego w trumnie. Nigdy, słuchajcie, w tym domu nie było ubogiego. Rodzina patrzyła, nie rozumiała, co się dzieje. Ludzie w łachmanach, ludzie bezdomni, nie, szli im, przechodzili im przez dom, bo musieli dojść do trumny Pier Giorgio. I potem cały ten tłum biedoty był na pogrzebie. I wtedy rodzinie się oczy otwarły. Kogo mieli?
między sobą. Nigdy nie widzieli tego, że to robi. Nigdy nie widzieli. Fascynujące, kiedy się czyta jego listy. Słuchajcie, Pier Giorgio to generalnie był gaduła, to Włoch, więc to pisał o wszystkim. Pisał o wszystkim. Wyjeżdżał do jakiegoś miejsca, na przykład na pielgrzymkę, to pisał, wyjeżdżam. Kiedy dotarł, już pisał kolejny list, dojechałem. Nie? A potem następnego dnia wracam do domu. Nie? O wszystkim pisał. I w tych listach nie ma nigdy wymienionego żadnego ubogiego, któremu pomógł. Nigdy z nazwiska. Nigdy nie ma o tym ani słowa. To znaczy, rzeczywiście był człowiekiem, który wypełniał to słowo Jezusowe, jak dajesz jałmużnę, niech nie wie twoja lewa ręka, co czyni prawa. Natomiast jest w liście jeden szczegół, jest w tych listach jeden szczegół uderzający. Mianowicie list napisany właśnie w trakcie sesji na uczelni i to jest sesja bardzo napięta, bo w tym samym czasie on kończy pisać swoją pracę magisterską, więc z jednej strony ma zdawać egzaminy, z drugiej strony no, chce dokończyć to dzieło życia, jakim jest magisterka, nie? I pisze i mówi tak, umarłem dla wszystkich, umarłem dla wszystkich. Żadnego teatru, żadnej opery, żadnego wyjazdu, żadnych spotkań z kolegami, żadnej kolacji z innymi, proszonej, nie, nigdzie, żadnych odwiedzin, ani on, ani do niego, nic. Z jednym wyjątkiem. Z jednym wyjątkiem. A wyjątkiem jest konferencja świętego Wincentego a Paulo, do której przynależał. I to jest wyjątek niesłychanie znaczący, bo ci, którzy przynależeli do konferencji Wincentego a Paulo, mieli obowiązek 3 razy w tygodniu nawiedzić człowieka ubogiego. Więc on ze wszystkiego zrezygnował, ale z tego jednego nie był w stanie zrezygnować. Czyli nawet w momencie największej pracy 3 razy w tygodniu do ubogich. Antek mówił przed chwilą o tym, że jak chcesz budować relacje, to musisz mieć czas.